Liczba logarytm przy podstawie 5 z pierwiastka ze 125 jest równa. W tym zadaniu wykorzystamy definicję logarytmu i definicja mówi tyle. Logarytm przy podstawie a z b równa się c wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi c tej daje nam b. a do potęgi c tej daje nam b. No to w naszym zadaniu mamy logarytm przy podstawie 5 z pierwiastka ze 125 niech to będzie nasz x nie wiadomo no to teraz definicja mówi tyle 5 do potęgi x daje nam pierwiastek ze 125 zapiszemy 5 do potęgi x daje nam pierwiastek ze 125 no i pod spodem 5 do x zostawiamy tak jak było a teraz pierwiastek ze 125 zapiszmy to jako pierwiastek z 5 do potęgi trzeciej 5 do potęgi trzeciej to jest 5 razy 5 razy 5, czyli 125. I teraz jeżeli mamy pierwiastek zwykły, czyli pierwiastek kwadratowy, to jest to samo, co byśmy wzięli liczbę pod pierwiastkiem, czyli 5 do 3, podnieśli do potęgi 1, drugiej. Prawda? Czy jakby był pierwiastek naprzód 3, to jest 3 do potęgi 1, drugiej. Czyli co nam to daje? Mamy 5 do 3 i do 1, drugiej, czyli to jest 5 do potęgi 3 razy 1, druga tutaj mnożymy, czyli 3, drugie. Czyli 5 do x to jest 5 do potęgi 3, drugie. Czyli nasz x jest liczbą 3, drugie. I to jest odpowiedź, czyli odpowiedź D.